Grzegorz Chyży, Różogrodowe. Witajcie. Dzisiaj odcinek o tym, jak wyglądają róże parkowe 3 czerwca 2024 roku w żywym katalogu róż. Zaczynamy. I zaczynamy od róży Caramella, która, zobaczcie, tak fajnie wygląda, kiedy rozwija pąk. Tutaj została troszkę przeskubana przez sarnę ta pierwsza, więc tej nie przycinaliśmy. Tak wyglądają kwiaty, kiedy przekwitają. Tak wyglądają w pełni kwitnienia. Dosyć duży jest ten kwiat i kształtem przypomina po prostu róże szlachetne, wielkokwiatowe. Kolorem trochę przypomina mi, powiedzmy, nie wiem, róże aloha. A tutaj mamy taki kwiat, jaśniejszy, choć pąki są też takie ciekawe. Ale najfajniej wygląda właśnie w tej fazie. Duży kwiatostan, duże kwiaty o dość trwałej barwie, czyli róża Postillion. Na razie nie zachwyca mnie swoim kształtem i tym krzewem, sposobem wzrostu, ale tak jak wiele odmian tutaj, wiele krzewów, widzę, potrzebuje jeszcze czasu na to, żeby złapać się dobrze i zacząć intensywny wzrost. A intensywny wzrost ewidentnie już ma Circle of Life, ale z kolei tutaj jeszcze nie mamy kwitnących. Róż tam z tyłu, ta mocno przycięta roślinka, pierwszy kwiat pokazała. Też w odcieniu trochę podobny do, nie do Postilliona, ale do Caramelli. Goldspat. Drobny kwiat, taki pustawy. Ale zobaczcie, fajnie już teraz widać, że z tych czterech żółtych róż parkowych ta jest najbardziej rozkrzewiona. Już te pierwsze pędy przekwitły, ale jest jeszcze mnóstwo pąków kwiatowych. Bardzo zdrowe liście, ładne liście i będziemy obserwować jej dalsze kwitnienie i sposób wzrostu. I tutaj już stara odmiana Schloss Eutin o bardzo ładnych, niezbyt dużych, ale pełnych i w pięknym kształcie kwiatach, subtelnym różowo-brzoskwiniowym kolorze. Zobaczcie, pąki kwiatowe są takie. A kwiaty, kiedy się rozwiną, zaczynają być takie. Duże kwiatostany, dosyć luźne. Też ładnie tutaj zaczyna rosnąć. Następna odmiana, Matthias Claudius. Wydaje mi się, że jedna z ciekawszych róż parkowych, jaka się pojawiła ostatnio. To jest 2018 rok z firmy Rosenthal. Matowe, ciemnozielone liście. Kilka fajnych, mocnych pędów. Widać, że to zaczyna rosnąć. A to, co nam kwitnie, to są te słabsze pędy. I te kwiaty, zobaczcie, jak na nie teraz patrzeć, przypominają trochę kwiaty róży pnącej Giardina. A Giardina
najczęściej wybierana jest ze względu na te fantastyczne kwiaty, na fantastyczny kolor. A tutaj mamy podobną sytuację w mniejszych roślinach. I tu jest obok niej róża, która wygląda jak neon. Przyciąga wzrok neonowym kolorem. Nie tych przekwitniętych kwiatów. Mamy odmianę Landlust. Ale najpiękniejsze są ta faza. Zobaczcie. Wtedy, kiedy mamy i kwiaty rozwijające się dopiero z pączka, i w kwiaty w pełni rozwinięte. O, w tym kadrze widzicie i pączek, i kwiat w pełni rozwinięty, jak i te przekwitające w środku kwiatostanu kwiaty, które rozwinęły się jako pierwsze. Tutaj na razie to piętro kwitnienia jest gdzieś na wysokości 80 cm, więc bardzo nisko, ale zobaczcie, już mamy pęd, który tak wystrzelił. I to będzie wysoka roślina. Z niecierpliwością czekam, kiedy te wszystkie róże parkowe osiągną swoje docelowe wymiary, bo tutaj będzie efekt wtedy obłędny. Obok też herbaciana Arabia, która jeszcze nie rozpoczęła kwitnienia. Tak naprawdę pierwszy kwiat tutaj i fajne te czerwone, prawie takie ogniste pąki. Tutaj, tu mamy pierwszy środkowy kwiat przykwitnięty, ale fajny wigor, równo rośnie, super sprawa. Obok bardzo dobrze znana stara odmiana Westerland. Która pomimo, to jest 69 rok wprowadzenia na rynek, kiedy Cordes wprowadził ją na rynek, 69, zobaczcie, ona ciągle daje radę. To jest odmiana, która i fajnie rośnie, dobrze się odradza po ostrych zimach. Tutaj też zobaczcie, jak fajne, mocne pędy daje po ostrych zimach. Jeżeli zima nie jest zbyt ostra, tam powiedzmy do minus 18, to ona fajnie zimuje i te olbrzymie krzewy tutaj u mnie w miejscowości, kilometr ode mnie, obserwowałem przez kilka lat taki krzew, który wyglądał, jakby to było 5 krzewów posadzonych. Fenomenalny. Owszem, on troszkę jaśnieje, ale lekko pachnące, olbrzymie okazałe rośliny. I tutaj odmiana Sonnenwelt. O takim kolorze z kolei. Taka herbata wpadająca w brzoskwinie. Tutaj jeszcze ten krzew nie rośnie tak, jakbym chciał. Musimy mu dać trochę czasu, natomiast już fajnie widać, jak ładne są to kwiaty. Jaśniejsze od odmiany, którą też bardzo lubię, czyli od róży La Villa Cotta. Tą z kolei lubię za te bardzo pełne, nabite kwiaty. I też kiedy krzew się rozrośnie, to te kwiatostany są takie okazalsze, złożone z większej liczby kwiatów. Owszem, jak przekwita, dzieje się coś takiego, tak nam zmienia barwę, ale fajne jest to. Zobaczcie. Pełne, dość duże kwiaty. A obok mamy nową dość różę. Dekora. Przyznam się szczerze, że ja jej się tak dokładnie nie przyglądałem. Troszeczkę ona tutaj tym swoim neonowym odcieniem przypomina Landlust. Tak? Ale jednak to jest coś innego. Więcej tu mamy pomarańczu. Choć jak przekwita, to jest ten odcień różowawy. Też zaczyna fajnie dawać mocne pędy i to mnie cieszy. Odmiana Shanti. Dość stara róża od
też tantału, też w bardzo ciekawym kolorze, też takim trochę neonowym, ale tu są jeszcze obie rośliny dość małe, chociaż one docelowo małe nie będą. Auf die Freundschaft. Powiem szczerze, że w tym momencie ona tutaj nie wygląda atrakcyjnie, bo jest taka biało-czerwona, ale już taka mocno spalona przez słońce. Tak wyglądają kwiaty w pierwszej fazie rozwijania się. Ja, szczerze powiedziawszy, nie jestem fanem takich ostrych, dwukolorowych róż jak te. Lubię bardziej subtelniejsze przejścia. No i też na razie to są jeszcze tutaj dość małe rośliny. Tu też mamy dwubarwną roślinę, ale taką, która mi się bardziej podoba. Rosenstadt Freisig. I zobaczcie, tak wygląda w pełni kwitnienia. Tak wygląda przekwitający kwiatostan. A tak wygląda kwiatostan, w którym mamy kwiaty i dopiero rozwijające się, pąki kwiatowe wręcz. I obok w pełni rozwinięty kwiatostan. Dla mnie jest to akceptowalny dwubarwny kolor, fajny, mimo że mamy też dwie barwy, białą i czerwoną, ale ona jest jakaś mniej krzykliwa, taka łagodniejsza. Widać, że ten krzew mocno rozrasta się na boki. Te pędy nie są aż tak sztywne, żeby utrzymać duże kwiatostany. Roślina przycięta niżej wiosną i potem jeszcze lekko skrócona, żeby rozminąć kwitnienia, wygląda tak, jest niższa, ale te pędy na razie nie kładą się tak bardzo na boki, jak tutaj, zobaczcie, ten całkowicie leży na ziemi. I mamy różę, która robiła furorę jeszcze 2 tygodnie temu, była najfajniejszą różą tutaj w całym żywym katalogu, czyli Hansaland, czyli taka, powiedzmy w cudzysłowie, czerwona rugoza. Pędy, zobaczcie, takie jak w rugozach, mocno kolczaste, ale już nam fajnie będzie powtarzać kwitnienie. Zobaczcie, jak szybko ona obraca. Jeszcze 2 tygodnie temu kwitła, a już mamy pąki, które będą za 10 dni w pełni kwitnienia. A tutaj jeszcze mamy właśnie kwitnącą, tą roślinę, którą przycięliśmy. No to teraz wygląda tak. Nie jest to taka czysta czerwień. O, tutaj mamy Rother Corsar dla porównania. Taka czerwień. A to nam troszeczkę w buraczkowy kolor wpada. Liść jest matowy. Bardzo gęsty. Cały krzew mocno się zagęszcza. A tutaj właśnie Rother Corsar. To jest mniejsza roślina, mocno przycięta na wiosnę. A tutaj ta roślina, która była mniej potraktowana sekatorem. Fajne pędy, które nam tutaj idą już od nasady. O, na tym nam zależy. Tutaj w Brilliant Corsarze też idą fajne pędy. I teraz sobie porównajcie różnicę w kolorze Rother Corsar i Brilliant Corsar. Brilliant Corsar od słońca lekko jaśnieje. Widzicie, przypala go, tak? Ale i tak bardzo długo utrzymuje stabilną barwę i w ogóle bardzo długo utrzymują się te kwiaty w Brilliant Corsarze. W Rother Corsarze zresztą też. Wydaje mi się, że Brilliant Corsar, Rother Corsar i Amadeus to są róże z tych dużych róż, które najdłużej utrzymują kwiaty. Pomimo, że są to kwiaty
O, takie niezbyt pełne, ale one się pojawiają w takich fajnych, gęstych kwiatostanach. Sam kwiatostan tworzy o taką prawie piłkę. Krótkie są te szypułki kwiatowe i przez to kwiat jest koło kwiatu i bardzo fajnie to wygląda. I teraz tak, dla porównania jeszcze raz mamy Brilliant Corsair. To jest barwa, z którą bardzo trudno sobie radzą aparaty. Przepala tą ten kolor, czyli mamy Brilliant Corsair, a obok Paprika, troszeczkę podobne róże. Paprika może mniej neonowa, bardziej czerwona. Też bardzo gęste kwiatostany. Ładniejszy liść, nie taki matowy, jak w przypadku Brilliant Corsaira i Rotter Corsaira. Na razie żadna z tych róż nie góruje, jeśli chodzi o wzrost. Wszystkie mają podobny. Będziemy widzieć, jak to się będzie zachowywać. Tam fajnie w Brilliant Corsaira ta druga roślina już szczela mocnymi batami czerwonymi. To jest dobra informacja. Tutaj też mamy jeden taki fajny mocny pęd wyrastający. Nie jest tak ciemnoczerwony jak w przypadku Brilliant Corsaira. Ale będziemy obserwować, jak te rośliny będą powtarzać kwitnienie. Burghausen. Troszkę żeśmy się spóźnili, bo ona tutaj już przekwita. No i nie wygląda jakoś rewelacyjnie. Trudno określić, jaki to jest kolor, bo nie jest to czerwień. Nie jest to fuksja. Nie jest to amarant. Taki róż wpadający w czerwień. I zobaczcie, tutaj mamy fajny porównanie. Widzicie ten krzew? Szeroki, niski na razie. Jeden pęd wyrastający do góry. Nic szczególnego. A tutaj mamy soul. I mamy fajne, grube, mocne, proste pędy. I takie pełne kwiaty. O. Wtedy, kiedy kwiaty przekwitają, lekko je tutaj, widzicie, tak parzy. Tu mam już całkiem opadający kwiat, płatki, ale mnóstwo pąków jeszcze w ogóle nie rozwiniętych i poczekamy, jak ta róża będzie wyglądała za kilkanaście dni. Obok niej Île de Fleur, czyli ja jestem fanem tej odmiany i ze względu na zapach, i ze względu na kolor. Kwiaty, zobaczcie, są dużo mniej trwałe od na przykład Soula, ale przez to w zasadzie nie mamy szpecących tą roślinę kwiatów, bo wszystko, co zaczyna przekwitać, opada i mamy cały czas atrakcyjne kwiaty. Te młodsze, jaśniejsze i te przekwitające, bardziej fioletowe. Biskupie. Bardzo zdrowe liście. Niezbyt wysoki, dosyć szeroki, fajny krzew. Obok Global Water. I tutaj już ta barwa mnie aż tak bardzo nie pociąga. Kwiatostan duży, złożony, częściowo już przekwitnięty. Sam krzew nie jest jakiś na razie okazały. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało później. A tutaj mamy odmianę, która pamiętam, że przez długi czas była hitem sprzedaży. I zasłużenie, Kölner Flora. Zobaczcie, bardzo ładny kształt. W średniej wielkości pełne kwiaty. Też sama się czyści. Widzicie? Zobaczcie, jakie są ładne, gęste, błyszczące liście. I to, co ciekawe, zwróćcie uwagę, pędy praktycznie nie mają kolców. Zobaczcie.
pędy praktycznie nie mają kolców. Owszem, te kolce są tutaj, o, na liściach od spodu. Ale pęd jest prawie, że bez kolców. Część kwiatów przekwitło, ale sporo jeszcze jest pąków. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. Aleksandra Princesse de Luxemburg. Duże, jasne kwiaty, troszeczkę przypominające kwiaty Uetersener's Rosenprinzessin. Ładne, sztywne pędy, choć ta roślina lekko ucierpiała i lepiej będzie wyglądała ta mocniej przycięta, jak się rozrośnie. Obok szafir, zobaczcie, szafir, który normalnie daje długie pędy, 1,20 m co najmniej, tutaj na razie malutki, bidniutki. I te ostre słońce i tak bardzo go tutaj nie spłowiło, chociaż te kwiaty, które już przekwitają, to zobaczcie, one się robią białe. Tak, a potem tak. I kwiatostany częściowo się już osypały. A zobaczcie, Angela nie zakwitła tu jako pierwsza, ale może jako druga albo trzecia róża. Czyli też kwitnie już bardzo długo. I cały czas wygląda dobrze. Olbrzymie kwiatostany. Tutaj już częściowo widzicie, kwiatostan się osypuje, czyści się, ale obok mamy jeszcze pąki kwiatowe. Szeroki, niezbyt wysoki krzew, i ten pierwszy, i ten drugi. Po prostu to jest dowód na to, że zobaczcie, stara odmiana Cordesa, 84 rok wprowadzenia na rynek, a taka fenomenalna. I cały czas daje radę. I jeśli chodzi o zdrowotność, jeśli chodzi o wigor. Tutaj mamy zajdę. Też dość wcześnie zakwitającą różę. O pełnych kwiatach pachnąca. I tutaj na razie ona jakoś tak nie pokazuje nic spektakularnego. Ale jestem pewien, że albo jeszcze pod koniec tego sezonu, albo w przyszłych sezonach ona nas tu zaskoczy pozytywnie, bo to jest naprawdę bardzo fajna róża, a mnie się podoba szczególnie ten moment, kiedy ona się rozwija i zobaczcie, ten kwiat przypomina mi troszeczkę rozwijający się kwiat kamelota. Ma takie właśnie żyłkowanie lekkie, kolor podobny, ale kwiat jest pełniejszy. A tutaj mamy niezbyt starą Wellenspiel, która dopiero, zobaczcie, dopiero rozwija kwiaty. Przyjrzymy się jej później, bo to też pamiętam 2-3 sezony temu był olbrzymi hit sprzedażowy i nawet z nieznanych mi powodów ludzie tak strasznie poszukiwali tej właśnie róży. A tutaj bardzo stara, zobaczcie, 1960 rok, Cordes Lavender Lasle. Też fajna odmiana pachnąca, chociaż już troszeczkę odstaje tymi standardami odporności i w drugiej połowie lata czarna plamistość może ją przetrzepać. To mimo tego dość dobrze znosi to i następnej wiosny fajnie się odradza i buduje dosyć duże krzewy. O,
takich sztywnych, ale niezbyt sztywnych pędach, które potrafią się pokładać pod ciężarem dość dużych kwiatostanów. I ona u mnie posadzona w takim miejscu, gdzie się po prostu o niej zapominało, kompletnie niepielęgnowana przez wiele, wiele lat, z 10 lat rosła sama i fajnie przetrzymywała zimy, praktycznie nic nie cierpiała. Natomiast te minus 22 stopnie w tym roku spowodowały, że jak gdyby pół pędów takich bardziej wysuniętych, bo ona rośnie przy takim szpalerze tuj, no to co było w tujach wtulone, to przetrwało, a to co wystawało na zewnątrz przemarzło, więc i nawet tak zostało nieprzycięte, wygląda to nieciekawie, ale fajnie pokazuje, jak roślina walczy o przeżycie. Orienta Laila. Tutaj zobaczcie, bardzo też wcześnie zakwitła i dość szybko przekwitła. Tutaj mamy jeszcze jej kwiat. Zobaczymy, jak szybko ona obróci. To już powinno być wycięte, te reszty kwiatostanów. Nie ma tej tendencji do tego, żeby, tak jak niektóre fajne odmiany, jak na przykład Jojo Peach, czy jak na przykład Maxivita, że nawet nie przycięte wystrzelają nowymi pędami poniżej starych kwiatostanów. Tutaj tego nie widzę. O coś takiego by mi chodziło, tylko to powinno być w większej ilości. Tutaj tego nie widzę, więc należy ją przyciąć i zobaczymy, jak się będzie zachowywać. O większych kwiatach, ale też z grupy róż perskich i też od tantału i też z tego samego roku, 2020, rok wprowadzenia na rynek, Orienta Magnolia. I też już jest w pół do siódmej wieczorem. Już się kwiaty zamykają, już jest za późno, ale zobaczcie, fajny kolor. Chociaż ona jest jaśniejsza niż Laila. Bardziej taka, ja to nazywam, porcelanowa. Herkules. Na zdjęciach u Cordesa wygląda tak fajnie. Ten fioletowy kolor jest taki wyraźny, a często jednak jak jest upał, to zobaczcie, on się tak rozmywa, a nawet się robi taki blady i traci ten swój urok. On tutaj jest też marniutkie, te rośliny są. Potrzebują jeszcze czasu, żeby się rozrosnąć, ale troszeczkę to płowienie na słońcu rozczarowuje. Chociaż poza tym zdrowa odmiana i powinna bujnie rosnąć. Zobaczymy, czy jak i zapewnimy te warunki. Przede wszystkim spulchnimy to podłoże. Zobaczcie, na innych rabatach to podłoże było spulchnione. Tu jeszcze nie, nawet nie wyplewione chwasty. Musimy to zrobić, bo bez tego te róże nie ruszą. I zobaczcie, tutaj widać Eden Rose. I jak tak się patrzy na to, to trudno się dziwić, że wszyscy tak kochają tą Eden Rose. Pomimo, że nie jest jakaś super mrozoodporna, pomimo, że nie jest jakaś super zdrowa i pomimo tego, że nie jest odporna na deszcze, bo już widać, co się z nią dzieje. O, widzicie? O, to jednak te kwiaty, a dla mnie jest to róża idealna na formę pienną. I już w tym roku będziemy mieć mamy zaokulizowane latem ubiegłego roku kilkadziesiąt sztuk tej odmiany. Będziemy jej robić więcej, bo po prostu ja uważam, że to jest róża stworzona na róże pienne, na takie 120, 140. To będzie wyglądało fenomenalnie. A nikt w Polsce legalnie tego nie oferuje. A szkoda, bo uważam, że obok trzech sióstr to będzie z pewnością uwielbiana przez Was róża w tej formie. I Bremerstadt Musikanten. Zobaczcie, jaki ładny jest, jaka ładna jest budowa tego kwiatu. Troszkę nam ta roślina tutaj się za bardzo położyła. Zobaczcie, leży nam całość tutaj. Zbyt wiotkie pędy. Zobaczymy, jak ona zbuduje mocniejszy krzew. Ja się tym tak bardzo nie przejmuję. Zobaczcie, jak macie coś takiego o tej porze, to
nie musicie się tak bardzo obawiać i na za wszelką cenę stawiać tego pędu do góry. Jeśli on nie jest złamany, a leży, tak, niech sobie leży, bo zobaczycie, że tutaj z tego miejsca zaczną wyrastać, o tak jak tutaj, takie pędy i może być ich tutaj więcej. Właśnie dlatego, że ten pęd pracuje na to, żeby tutaj roślina zaczęła wytwarzać mocne nasadowe pędy. Przyjrzyjmy się jeszcze raz bliżej kwiatom. Musimy poczekać, aż ta roślina się rozrośnie, bo ona na razie nie pokazuje swojego pełnego potencjału i szkoda ją pokazywać, bo możecie sobie wyrobić o niej złe zdanie, a to naprawdę jest fajna róża. Tak samo jak ta róża, która tutaj wygląda biednie teraz, czyli w Hedenschlicht i też fenomenalna róża na formę pienną moim zdaniem, aż się dziwię, że ona nie zdobyła takiej popularności, jeszcze nie zdobyła. Ja myślę, że jak więcej osób ją pozna, to doceni. Trwałość kwiatów, odporność na deszcz. Macie porównanie z, przed chwilą pokazywałem wam Eden Rose, a tutaj tak samo długo są te kwiaty i zobaczcie, one są białe, czysto białe i o, gdzieś tu minimalnie, ale to jest praktycznie nic. Tutaj jeden już opadający kwiatek gdzieś delikatnie widać, a tak to wszystko jest czyste. Czyste. To jest po prostu dla mnie najbardziej zjawiskowe w tej białej róży. I teraz przechodzimy do Weisse Wolke. Tutaj te rośliny są ładniejsze niż w Hedenschlicht. Na razie zobaczymy, jak będzie to wyglądało dalej. A obok macie jeszcze większą różę. Artemis. Szkoda, że nie przyszedłem tutaj wcześniej, bo ona wyglądała zjawiskowo. Ale poczekajcie, bo tutaj są jeszcze kwiatostany, które się nie rozwinęły, więc nic straconego. Mamy trzy białe róże. W Hedenschlicht, który jest taki biało-kremowy i te pędy będą na pewno mocniejsze, ale będą mogły się lekko pokładać, dlatego uważam, że to jest fajna róża na różę pienną, bo takie rozkładające się na boki pędy dodają uroku. W przypadku róż parkowych może to być problem. Lepiej sadzić ją gdzieś, powiedzmy, albo bardzo gęsto, żeby się jedne opierały o drugie, albo gdzieś przy jakiejś podporze, jako bardzo niska róża pnąca. Potem mamy Weisse Wolke, która będzie szeroką różą, czysto białą. Jak przekwita, to dostaje nam tych różowych kropeczek. Wiem, że część osób was tego nie lubi. Tak, ale zobaczcie, tu jest zupełnie inny kwiat. Taki kwiat, o, przeciętny, przeciętniak, nie taki fajny, płaski, gęsty, jak we Hedenschlicht. No i obok mamy Artemis, która też jest taką prawie białą, leciuteńko wpadającą w krem, o drobniejszych kwiatach niż w Hedenschlicht, ale tworzącą fajne, duże, sztywne krzewy, takie w formie wachlarza i zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Ja na pewno wiem jedno, że w przyszłych latach nie będę robił już filmów z cięcia, bo strasznie dużo mi to, z wiosennego cięcia, strasznie dużo mi to czasu zajęło i to cięcie się rozciągnęło ponad miesiąc, a trzeba to cięcie zrobić dość szybko, bardzo wczesną wiosną i tam, gdzie widzimy i mamy podejrzenie przemarzniętych pędów, po prostu trzeba ciąć te rośliny nisko i wtedy one wcześniej startując na wiosnę mają czas na zbudowanie mocnych pędów. Tego tutaj brakło, bo te róże były cięte najpóźniej, już to było za późno. To był już kwiecień. Trzeba było to zrobić w połowie marca i te rośliny wyglądałyby dużo lepiej. Szczególnie myślę o tych różach, które były bardzo słabo przycinane przeze mnie, a ewidentnie pędy nie były w 100% zdrowe.
chciałem zrobić taki eksperyment, żeby zobaczyć, jak będą wyglądały te rośliny mocniej cięte i te niecięte. Natomiast błąd polegał na tym, że to było zrobione wszystko za późno i wtedy te cięte rośliny, czyli ten pierwszy rząd, nie miał na tyle czasu, te rośliny nie miały na tyle czasu, żeby stworzyć mocne pędy. Dopiero teraz one zaczynają wytwarzać mocne pędy, ale przynajmniej nie mają bladych liści, tak jak te róże lekko nadmarznięte, które nie były wystarczająco mocno przycięte. Więc to jest wniosek dla mnie, że nie będę robił filmów z cięcia, ale będę po prostu ciął w krótkim czasie tak, jak należy. Nie będę już porównywał cięte wysoko, cięte nisko, tylko jeżeli uznam, że trzeba ciąć nisko, to będę ciął nisko, jeżeli uznam, że trzeba będę ciąć wysoko, to będę ciął wysoko, jeżeli zima będzie łagodna, to będę ciął wysoko, jeżeli będzie ostro, to będę ciął nisko i tyle. Nie ma tutaj co dzielić włosa na czworo i robić jakichś eksperymentów. Po prostu klasyka i książkowa, podstawowa książkowa wiedza o uprawie róż i tyle. Nic nowego tu nie wymyślimy, a efekty będą dużo lepsze. W tle słyszycie dzwony. Mamy oktawę Bożego Ciała. Jest godzina 18:34. Ja na dzisiaj kończę. Nie było jeszcze o angielkach, ale te angielki w tym momencie już część z nich skończyło kwitnienie. Nie zdążyłem, nie wyrobiłem się z tym wszystkim. I zobaczymy. Może zrobię im jeszcze taki odcinek teraz, a jak nie, to poczekamy do następnego kwitnienia i wtedy będziemy robić o angielkach. Zobaczymy jeszcze. Na razie to tyle. Do zobaczenia.